nasz gość, którego życie zawodowe polega na tym, że udaje. Wciąż kogoś udaje, wciąż się w kogoś wciela, wciąż kogoś kreuje. No a w życiu prywatnym jaki jest i co oznacza dla niego nieprzeciętność? O tym opowie nasz nieprzeciętny juror, członek kapituły naszego konkursu Mateusz Damięcki. Param, param, dzień dobry. Dzień dobry. Skromnie. No staram się, takie entrée dostałem. Zdefiniowałaś mnie jako człowieka, który wiecznie udaje, więc teraz pewnie też coś udaje. O, to proszę szczerze, bez udawania, ale wytłumaczmy, że twój zawód, aktorstwo w końcu na tym polega. To jest zakładanie masek, to jest wcielanie się w jakiejś postaci, prawda? Tak, z jednej strony to jest fantastyczna taka sytuacja, że za każdym razem mogę się powołać zupełnie na co innego, mogę stać się zupełnie kim innym, mogę rzeczywiście udawać, ale z drugiej strony jest to przekleństwo, ponieważ wtedy, kiedy już chcesz powiedzieć naprawdę i coś na serio od siebie, to nie do końca wszyscy ci w to wierzą, że to jest twoje i że to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Staram się w moim 27-letnim zawodowym życiu bardzo mocno pracować nad tym, żeby ta granica między fikcją a rzeczywistością była bardzo mocno zarysowana. Udaje mi się to przynajmniej na polu rodzinnym. Wszyscy, którzy mnie bardzo dobrze znają od tylu lat, dokładnie wiedzą, kiedy zaczyna się moje granie, a kiedy się kończy. I tutaj przynajmniej na tym polu mam jakiś sukces. A jeżeli chodzi o takie życie poza domem, kiedy spotykam się z ludźmi, którzy nie do końca mnie znają, no cóż, bardzo często zależy to od ich interpretacji, już niekoniecznie mojej. Ja mogę na głowie stanąć, zrobić wszystko, żeby wyglądać bardzo szczerze i prawdziwie i zostanę zrozumiany, opatrzny, a czasami jest zupełnie odwrotnie, także do tego tanga trzeba dwojga. Dziś o twoich pasjach, ale także o tej definicji nieprzeciętności. Kiedy ona się zaczyna twoim zdaniem? Nieprzeciętność na pewno zaczyna się wtedy, kiedy zupełnie niezależnie od siebie zaczynasz robić rzeczy, które całkowicie odróżniają cię od innych. I to jest taka dość logiczna definicja, aczkolwiek tutaj trzeba pamiętać o tym najważniejszym aspekcie. Robisz to mimo wszystko. Bardzo wielu znam ludzi, którzy mają dobre chęci, a jak wiadomo, dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane. Są tacy, którzy mają te chęci, a są tacy, którzy potrafią je wspomóc działaniem i mimo wszystko udaje im się osiągnąć cel. I do tego trzeba mieć dar. I to jest właśnie ten element, który odróżnia ludzi przeciętnych od ludzi nieprzeciętnych. Zobacz, sprawa jest jednostkowa. Każdy reprezentuje swój poziom, jakiś talent odmienny od tego drugiego. No i jak teraz dokonać tej definicji, ujednolicając niejako? Nieprzeciętny. To wiesz kto? Co, powiem ci jedną rzecz. Tutaj w tej definicji bardzo ważnym elementem będzie dla mnie takie kryterium, które jest całkowicie niedyskutowalne. To znaczy można być nieprzeciętnym, tylko po co mi taka nieprzeciętność, jeżeli ona jest tylko skierowana na siebie samego. Ja miałem do czynienia z na przykład nieprzeciętnie zdolnymi aktorami, fantastycznymi ludźmi, którzy na scenie w monodramie potrafili przenosić góry. Robili 99%, patrzyłem na nich, kopara mi opadała. A później okazywało się, że jak dokoptowywali do jakiejś grupy i nie potrafili się w ogóle w tej grupie znaleźć. I okazywało się, że ich talent, ich nieprzeciętność zupełnie nie przekładała się na współpracę i na przede wszystkim dobre współgranie. Dla mnie nieprzeciętny to jest człowiek, który może sam nie do końca reprezentuje na przykład w moim zawodzie jakąś niesamowitą skrajność, szczyt, ale ktoś, kto potrafi współpracować, potrafi współgrać i robi tak, że cały zespół jest zadowolony, a przede wszystkim efekt końcowy powoduje, że widz jest zachwycony. I tak samo jest chyba w życiu prywatnym. Można być egoistą, można być skupionym na sobie, można być doskonałym w jakiejś kwestii, można dążyć do celu po trupach,
ale w momencie, kiedy tylko i wyłącznie przynosi to korzyść tobie, to nie ma najmniejszego sensu. Nieprzeciętny to jest człowiek, który oddaje siebie dla jakiejś sprawy, wykorzystując oczywiście ku temu to, co ma w sobie najlepszego, swoje talenty. My jeszcze dodajmy, że nasz nieprzeciętny będzie miał od 18 do 35 lat. No a będzie to człowiek, który zgłosi się, albo którego zgłoszą znajomi, przyjaciele, rodzina. No i to zgłoszenie zostanie wysłane na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl. Kolejna definicja, którą poproszę cię, żebyś na swój sposób wyjaśnił. Pasjonauta. Kto to taki? Pasjonauta? Spotkałem się właśnie przed chwilą po raz pierwszy z tym określeniem. Jest przepięknym słowotworem, nowomową, którą akurat ja osobiście lubię. Nowomowa nie tylko kojarzy mi się z tym obrzydliwym czasem sprzed lat, gdzie redefiniowano i stwarzano nowe słowa po to, żeby ludzi w karbach trzymać. Pasjonauta. To jest taki pasjonat, który jest jednocześnie kosmonautą latającym w przestworzach i potrafiącym człowiekiem przenosić pasję, swoje zainteresowania, swój talent zupełnie na inne orbity. I to jest chyba bardzo ładne słowo określające tych ludzi, z którymi na co dzień ja osobiście chciałbym mieć do czynienia. A jesteś takim człowiekiem? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek mówienie o sobie używając słów stojących w słowniku po stronie definitywnie superlatyw oraz określeń pozytywnych jest nieskromne. Aczkolwiek wolę być pasjonautą niż gburem, który nie ma żadnych zainteresowań. Najważniejsze jest dla mnie skądinąd, żeby tacy ludzie byli blisko mnie. I rzeczywiście, jak teraz mi powiedziałaś to słowo, a ja sobie je na głos zdefiniowałem, to mogę powiedzieć, że jestem szczęściarzem, ponieważ mam dookoła siebie ludzi, którzy mają skrzydła. Pięknie. I mają też silniki odrzutowe i non-stop ciągną do góry, a to jest chyba najważniejsze, ponieważ dzięki tylko i wyłącznie takim ludziom możesz rozwijać samego siebie. Rozumiem, że od takich ludzi można czerpać, ale wyobraź sobie, że teraz nasi słuchacze czerpią od ciebie. No i to jest ten czas, żeby opowiedzieć, drogi pasjonauto i nieprzeciętny, o twoich pasjach. Zaczynamy od tych dalekich podróży. Ciepło czy zimno? Każdy wolisz? Chciał zimno. Aczkolwiek ostatnio ciepło. Już to tłumaczę. Każdy chciałby móc wpisać w listę swoich pasji podróże, ponieważ to jest takie bardzo wygodne z jednej strony, a po drugie jest niewielu ludzi, którzy naprawdę chcieliby być zamknięci w czterech ścianach, ponieważ mimo wszystko w jakiś sposób kojarzy się to z ograniczeniem wolności. A możliwość, zwłaszcza, że możemy, wyjeżdżania na zewnątrz, zwiedzania nowych miejsc, poznawania nowych kultur, a przede wszystkim spotykania się z innymi ludźmi, jest chyba taką najciekawszą formą spędzania czasu, zwłaszcza jeżeli się spojrzy na to wszystko z góry. Nie tak patrząc tylko i wyłącznie pod nogi na chodnik, tylko patrząc z góry na całe swoje życie. Ja po 37 latach życia, jeżeli miałbym wybrać coś, co definiuje mnie i określa mnie, to przede wszystkim jest to kontakt z innymi ludźmi. Nie jesteś taki, jaki jesteś. Jesteś taki, jakim cię widzą inni. Nawet jeśli podróżujesz w pojedynkę. Właśnie tym bardziej. Bo to nie chodzi o to, żeby mieć cały czas blisko kogoś siebie, kto będzie ci przypominał o tym, jaki jesteś według tej osoby, która jest bardzo blisko ciebie. Najważniejsze jest dowiadywać się o sobie i redefiniować się non-stop w innych warunkach, w zmiennych okolicznościach, kiedy masz jakąś taką strefę, która powoduje, że nie czujesz się za dobrze, nie możesz włączyć guzika z napisem rutyna i musisz improwizować.
Ja definiuję siebie poprzez swoje kontakty, na przykład z moimi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych oraz z Rosji. Jeżdżę czasami do Afryki po to, żeby zobaczyć, jak wygląda tamten świat i przywieźć trochę informacji na ten temat tutaj do nas. I zarazić nas dobrem też. Powiedzieć, z jakimi problemami borykają się ludzie, po to, żeby uświadomić sobie i innym tutaj, że naprawdę nie jest nam aż tak źle, że wszystko zależy tak naprawdę od nas. Podróże zdecydowanie dalekie, najfajniejsze te analogowe, a czy zimno, czy ciepło. Im jestem starszy, tym częściej lubię ładować baterie na słońcu, ale jako bardzo młody człowiek czerpałem ogromną energię z minusowych temperatur. Do dzisiaj pamiętam ponad minus 40 stopni Celsjusza na Uralu, na stepie uralskim. To było podczas jednej z moich produkcji Córka Kapitana, czyli Ruski Bunt, rosyjski film, w którym wcielałem się w oficera armii carskiej w służbie Katarzyny II, ubrany w mundur z epoki. Stanąłem na samym środku nicości i wdychałem minus 44-stopniowy mróz, który miał swój zapach. I myślę, że takie sytuacje powodują, że uzależniamy się od poznawania nowych miejsc. W Polsce tych minus 44 stopni bym nie doświadczył i nie zdałbym sobie sprawy, że tylko i wyłącznie dzięki takim doświadczeniom możemy iść do przodu. Przed chwilą mróz i Rosja, Syberia właściwie, a teraz chciałabym, żeby trochę ciepła zagościło w naszym studiu, choć u nas zawsze jest dużo ciepła, wiesz, bo my mamy takie czarno-żółte barwy, słoneczne dosyć, chociaż ta czerń w kontraście też jest. No ale to dobrze. Powiedz mi, czy ty jesteś podróżnikiem, którego można opatrzyć słowem take only picture, leave only footprints? Ładne. To był taki napis, który znajdował się przed pewnym parkiem narodowym. Tak, żeby nie zabierać, pamiętam, tak, żeby nie zabierać nic, co w tym parku się znajduje, nawet liścia, po to, żeby został w tym miejscu, w którym przynależy. Tak, myślę, że tak, teraz oczywiście jak zamknę oczy, co robię, żeby była jasność. No jak zamykasz, to jest ciemność. Przypominam sobie wszystkie... Nie, u mnie jest jasność. Przypominam sobie te wszystkie miejsca i rzeczywiście wystarczy mi tylko i wyłącznie to, że zabrałem stamtąd kilka zdjęć, a tak naprawdę nawet i to staram się ograniczać. Pewnie moja żona w tej chwili, jeżeli tego słucha, to ryknie śmiechem, ponieważ wszelkie nasze wyjazdy kończą się na tym, że ona stoi z boku koło mnie, a ja robię kolejne 15 zdjęcie tego samego obiektu. Pozdrawiamy żonę. Żeby być, Paulinko, przepraszam cię na antenie za te wszystkie minuty stracone ze mną na wyjazdach, ale myślę, że jakoś tam staram się to ograniczyć, bo to również nie do końca o to chodzi, żeby skupić się tylko i wyłącznie na robieniu zdjęć. W pewnym momencie nigdy tego nie zapomnę, będąc kiedyś w Londynie, poszedłem pod pałac Buckingham, żeby zobaczyć tę osławioną zmianę warty i nagle zdałem sobie sprawę, że nie widzę nic innego, tylko ludzi stojących po drugiej stronie ogrodzenia w pałacu Buckingham, ale widziałem ich tylko i wyłącznie na ekranach japońskich telefonów komórkowych, a żeby było śmieszniej, nie było w tym dniu zmiany warty, tylko była jakaś impreza sportowa, którą firmowała swoją twarzą królowa, więc w pewnym momencie zrobiłem oczywiście 2-3 zdjęcia, ale nagle dałem sobie spokój, sobie pomyślałem, że to, co zapamiętam i to, co dadzą mi oczy, będzie dla mnie dużo cenniejsze i tak jest w rzeczywistości. No to jaki obraz pamiętasz z Kenii na przykład? Z Kenii pamiętam piękny obraz. Małe słonie bombardujące ze środka sawanny na naszą grupę. Pojechaliśmy tam razem z przyjaciółmi robić film dokumentalny o problemach z gatunkiem, o problemach związanych z kłusownictwem i z zabijaniem tych bezbronnych, fantastycznych zwierząt. A ten obraz to jest rzeczywiście biegnący w naszym kierunku dziesiątki malutkich słoników,
którym rodzice zostali zabici właśnie w celu pozyskiwania kości słoniowej. I te małe słonie trafiły do takiego sierocińca dla słoni i same sobie nie mogą dać rady, więc pracownicy parku tego sierocińca dokarmiają małe słonie przez kilka lat po to, żeby w ostateczności oczywiście wypuścić je na wolność. I to coś niesamowitego, te biegnące tabuny malutkich słoni, które i tak nie były malutkie, ale w głowie to są bardzo zwierzaki śmieszne, ponieważ im się wydaje, że ważą pewnie 2 kg i bawią się z człowiekiem dokładnie tak jak mały dwumiesięczny kot albo mały dwumiesięczny szczeniak. To coś niesamowitego. Ten mimo wszystko bardzo delikatny stwór, ta niesamowita trąba, która szuka zapachu, penetrując całego ciebie od stóp do głów po to, żeby znaleźć jakiś ciepły, dobre skojarzenie. No i ta wdzięczność za to, że karmisz to zwierzę. Niesamowite oczy, piękne uszy, przedziwna faktura i taka świadomość po spotkaniu z takim zwierzęciem, że naprawdę nie jesteśmy pępkiem świata. Mówisz o wrażeniach estetycznych, tych wizualnych, ale także poprzednio o zapachu zimnego powietrza. Jestem ciekawa, czy dla ciebie znaczenie ma również dźwięk? Ależ oczywiście ogromne znaczenie ma dla mnie dźwięk. Ale ten podczas podróży? Wiesz co, staram się za każdym razem wyjeżdżając oczywiście wsłuchiwać w to, co jest charakterystyczne dla danego miejsca. Nigdy nie zapomnę w Ganie, kiedy pojechaliśmy tam z Magdą Różdżką jeszcze lata temu, żeby pochylić się nad problemem poszukiwania źródeł czystej wody dla ludzi, którzy tamtej wody nie mają. I rzeczywiście co jakiś czas, przechodząc z wioski do wioski, napotykaliśmy się na muzykę, która była wykonywana przez autochtonów, ludzi, którzy mieszkają tam całe życie i którzy czerpią radość ruszania się w rytm z pokoleń, patrząc lata wstecz. Ten bit wyrzucany za pomocą prostych narzędzi, instrumentów perkusyjnych, ten przedziwny śpiew, i to wyczucie przede wszystkim, nie do końca melodia, ale przede wszystkim rytm, który nadaje tym ludziom jakiś taki, wyznacza im rytm ich własnego życia. Wracam czasami do tej muzyki. Jeżeli chodzi o Rosję, również ta muzyka, która jest bardzo charakterystyczna dla Rosji, jest bardzo, bardzo specyficzna. Nie wyobrażam sobie Stanów Zjednoczonych bez Bruce'a Springsteena na przykład i innych flagowych, sztandarowych dla Stanów Zjednoczonych reprezentantów tego kraju. Staram się za każdym razem ujednolicić miejsce, w którym jestem, z wszelkimi innymi doznaniami. I tak naprawdę bardzo to lubię i najbardziej lubię później wracać pamięcią, bo za każdym razem, kiedy słucham danego utworu, to dokładnie pamiętam, co robiłem w danym miejscu na świecie. To są Pasjonauci. Dziś nieprzeciętne wydanie tej audycji. W studiu nieprzeciętny aktor, ale także nieprzeciętny juror. Plebiscytu Nieprzeciętni. W 2018 roku, w tym roku, wybierzemy kolejnego takiego człowieka, który musi się wykazać talentem, zainteresowaniem, ciekawą działalnością. Musi być jakiś. Musi być kolorowy po prostu. No właśnie, to jest moja taka definicja prywatna, a definicja jurora? Tak jak już mówiłem wcześniej, przede wszystkim chodzi o to, żeby to robić dla innych, nie dla siebie. No dobrze, a i czym będziesz się kierował? Czy będziesz wybierał ciekawe pasje, kiedy już wybierzecie dziesiątkę takich nieprzeciętnych? Jak to będzie wyglądało? Wiesz co, mnie osobiście najbardziej będzie interesował efekt. To, w jaki sposób dany człowiek oddziałuje na tych ludzi, którzy są odbiorcami jego pasji. To,
To naprawdę nie problem, żeby mieć wielką pasję, jeździć po całym świecie za grube pieniądze i później opowiadać o tym ludziom, tylko jeżeli po drugiej stronie, nie potrafiąc opowiadać w taki sposób, żeby ludzi zarazić, pozostawimy tylko i wyłącznie na przykład zazdrość i poczucie niespełnienia, ponieważ sami nie jesteśmy sobie w stanie na coś takiego pozwolić, to taka pasja i taki człowiek dla mnie nie jest najlepszym przykładem do wskazywania jako człowieka, który nas interesuje w tym właśnie konkursie, w tym plebiscycie. Przede wszystkim ważne jest to, w jaki sposób potrafimy oddziaływać na drugiego człowieka i czy potrafimy dać mu nadzieję, czy potrafimy dać mu siłę do działania, czy potrafimy podnieść go z jakiejś trudnej sytuacji, która dla niektórych ludzi wydaje się końcem świata i powoduje, że człowiek tylko i wyłącznie zasklepia się w sobie, popada w depresję. Najbardziej interesuje mnie podrywanie innych do działania i współpracowanie. No i to jest bardzo ciekawe. Ciekawe, jak ocenisz i jak rozpoznasz, że ci ludzie, którzy zgłoszą się do naszego plebiscytu, to coś mają, ale to już twoja wola i twoja sprawa. Ja powiem ci z własnego doświadczenia. Jestem człowiekiem o bardzo wysokim poziomie obciachu. Może ja powiem dokładnie, o co chodzi. Mów, to znaczy, bo bardzo jestem zdziwiona. Chodzi o to, że jeżeli coś robię, to nie potrafię ukryć swojego zażenowania w momencie, kiedy ktoś stawia mnie, albo sytuacja stawia mnie w takiej sytuacji, że jestem figurantem. Nie znoszę być figurantem i nie znoszę figurantów. Od razu jestem w stanie rozpoznać takich ludzi, którzy świetnie oszukują, którzy podpisują się pod czymś, a tak naprawdę nie mają o tym bladego pojęcia. Firmują to czasem swoim nazwiskiem, które bądź co bądź czasem już mają. Ale czy to dokładnie o to chodzi? Chyba nie. Najbardziej interesuje mnie zawsze działanie oddolne. Najbardziej interesuje mnie coś, co wynika z twojej autentycznej pasji, coś, co wynika z twojego autentycznego spojrzenia na świat, a nie definiowanie samego siebie na zasadzie, dobra, jestem aktorem, gram w serialu i w filmie, to może teraz pójdę, załatwię sobie menadżera, idzie do menadżera i mówi, dobra, to co by było fajnie zrobić, żebym był jeszcze bardziej na topie? Ona wtedy się pyta, a jaką masz pasję? On mówi, jeszcze nie mam, to może coś wybierzmy. I wtedy patrzą sobie na listę i tak. Podróżowanie to nie, bo to Damiński. Różdżka ma pomaganie ludziom w tym i tym. To nie, hospicjum, wiesz, odpada, bo to już jest wykorzystane. To nie wiem, może... No i wspólnymi siłami dochodzą do wniosku, że jeszcze nikt nie zabukował wspinaczki. I wtedy delikwent idzie na kurs, mimo że ma dwie lewe ręce i nie jest zdolny do wchodzenia, ponieważ ma lęk wysokości. No właśnie na tym polega problem. Tak nie należy robić, a niestety w moim otoczeniu, oczywiście w pewnym sensie ośmieszam w tej chwili i wyjaskrawiam ten przykład, ale w moim otoczeniu jest bardzo wiele takich osób. Tego starałbym się unikać i na pewno nie nazwałbym takich ludzi nieprzeciętnymi. No i właśnie, umówiliśmy się na początku, że będzie o autentyczności, że będzie bez tej maski, którą zakładasz czasem, kiedy wchodzisz na scenę teatralną, bądź też kiedy grasz w różnych filmach. Udaje się póki co. Dziękuję bardzo. Ja zakładam też maskę, jak gram na przykład w pokera albo w Splendor, po to, żeby przeciwnik nie widział, jakie mam karty, prawda? I zamiary. Okay. Także, kolejne pasje się odsłaniają. Także rzeczywiście, no dobra, ale tak naprawdę zdecydowanie najbardziej interesuje mnie autentyczność, ponieważ jest najbardziej w cenie, zawsze. I nawet jeżeli pójdziesz do teatru i do kina, to jeżeli jesteś wyrobionym widzem, który widział niejedno, który ma dobre przykłady, na przykład jak się swego czasu uważało z zagranicy, czy jeżeli się naoglądałeś naprawdę dobrego, klasycznego, amerykańskiego kina, to jednak nasza wiedza na czymś musi bazować. Jeżeli mamy dobre te przykłady, dobre odnośniki, jeżeli wychowywaliśmy się na grze Pacino i De Niro, już mówię to całkowicie upraszczając sytuację, i Meryl Streep,
to mimo wszystko mamy do czego to porównać. I wydaje mi się, że oni, mimo że grają i za każdym razem kreują niesamowite postacie, to wielkość ich właśnie polega na tym, że oni robią sami przed sobą to właśnie bardzo prawdziwie i bardzo autentycznie, więc myślę, że jest wiele osób, które są w stanie w aktorach dostrzec ludzi, którzy oszukują i podzielić ich na tych, którzy wprowadzają ich za pomocą swojego fantastycznego talentu zmieniania twarzy w zupełnie inny świat. I to wtedy jest dobre, to wtedy jest fajne. To teraz pójdźmy do tego świata bardziej wykreowanego. Spotkaliśmy się niedawno na takim planie takiego filmu, który nosi tytuł Serce Niesługa. Niesługa. Niesługa, ale policjant. Policjant Marek. Taki przydatny w społeczeństwie, prawda? Przydatny w społeczeństwie, ponieważ każdy policjant, który nie wlepi ci mandatu, jest bardzo przydatnym policjantem. To jest taki człowiek, który gubi się za każdym razem, kiedy ma do rozpoznania prawdziwy przypadek. I ma zdecydować, czy naprzeciwko niego stoi zły człowiek, czy dobry człowiek. I to jest, wydaje mi się, człowiek, który, ten Marek mój właśnie, to jest taki facet, który w każdym człowieku jest w stanie odkryć tę dobrą stronę i dać mu kolejną szansę. Ja uwielbiam policjantów, którzy pouczają. I to jest zdecydowanie taki facet, który ma w głowie cały kodeks od A do Z, każdą ze stron i każdy z punktów i paragrafów. I mięknie za każdym razem, kiedy przychodzi już mu ukarać złoczyńcę, winowajcę. No tym bardziej mięknie, kiedy naprzeciwko niego staje piękna kobieta. Zwłaszcza, że sam takowej nie posiada. No, ten zdaje się u boku Magdaleny Różdżki, wspomnianej także w trakcie naszej rozmowy grasz. To teraz inny plan, tam się nie spotkaliśmy, ale to dlatego, że widocznie dni zdjęciowe temu nie służyły, bo byłam też na planie tego filmu. Miłość jest wszystkim, proszę, ile miłości w tych filmach polskich. Ach, tak, aczkolwiek pierwszy, o którym rozmawialiśmy, Serce Niesługa, posiada w sobie słowo, dzięki któremu możemy rozszyfrować w pewnym sensie gatunek, który będzie reprezentował ten film. Aczkolwiek treść samego filmu oraz nieoczekiwane zwroty akcji spowodują, że film wymknie się całkowicie z definicji i będzie dużo pojemniejszy, niż mógłby wskazywać na to jego tytuł. A jeżeli chodzi o miłość jest wszystkim, też w pewnym sensie odnoszę wrażenie, że nie będzie to wyświechtana opowieść, nie będzie to odcinanie kuponów i wspieranie się, podpieranie się słowem miłość po to, żeby było błaho i zwykle. Chodzi o to, żeby zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę w życiu potrzebujemy i kim jesteśmy. Oczywiście wiele filmów zadawało takie pytania, ale w tym filmie nie do końca chodzi tylko i wyłącznie o miłość. W tym filmie chodzi o to, o czym już mówiłem w dzisiejszym spotkaniu, o relacje z drugim człowiekiem. Czy jest to miłość, czy jest to przyjaźń, czy jest to tylko, czasami aż tolerancja, czy akceptacja, to nieważne. Ważne, że jeden człowiek, bez względu na to, jak byłby silny, i tak niewiele jest w stanie zdziałać, jeżeli nie będzie z innymi. I myślę, że to jest piękne przesłanie tego filmu, który dodatkowo będzie utopiony w takiej atmosferze. Dobre słowo, utopione akurat w przypadku tego filmu. Zobaczycie już w pierwszej sekwencji 6-minutowej, co miałem na myśli. Ale utopiony w takiej atmosferze tego Bożego Narodzenia, które przez lata kojarzy nam się z jednym ostatnio filmem, który ma kolejne swoje części w tak, polskim Tak, mamy kinie. Go dosyć. A ten film będzie jak A nie, to nie ten film, widzisz, ja muszę się poprawić. Nie ten amerykański. Nie ten Mówię amerykański, o tym polskim. O tym a tego, polskim. Ani jednego, ani drugiego nie mamy dosyć. Aczkolwiek z jednym i z drugim nasz film będzie wchodził w dialog i w dyskusję. I to mi się bardzo podoba, że twórcy nie zamykają się całkowicie tylko i wyłącznie na swój pomysł, ale potrafią korzystać z innych tekstów kultury już na stałe wpisanych w naszą, jak się okazuje, tradycję. I potrafią z nimi dyskutować, potrafią się
potrafimy się w tych filmach śmiać nie tylko z nich, ale również z samych siebie. Uważam, że to będzie bardzo ciekawa propozycja, pełna ciepła i przede wszystkim bardzo fajnej gry aktorskiej. Tak jak patrzyłem na moich kolegów, wcielali się w swoje role bez dystansu, całkowicie zanurzając się w bardzo dobrze napisanych postaciach. Dodatkowo biorąc pod uwagę scenografię, ogromny plan, ponieważ na naszym planie brało udział ponad 800-900 czasami statystów. Pływają statki, jest ciepło, jest zimno, Mikołaj. Jest bardzo makro, ale również bardzo mikro w naszym świecie. Myślę, że to będzie odpowiedź dla bardzo wielu ludzi, którzy poszukują czegoś w sam raz dla siebie przed świętami Bożego Narodzenia. To jeszcze poinformujmy naszych słuchaczy, kiedy te premiery się zbliżają. Premiera Serce nie sługa będzie miała miejsce w październiku tego roku, a miesiąc później Miłość jest wszystkim. Cóż, myślę, że trzeba będzie pójść po prostu do kina i samemu zdecydować. No tak, to jest najlepsza droga. Musimy kończyć, drogi nieprzeciętny. Nie zdążyliśmy o wielu sprawach porozmawiać, ale podobno ty lubisz u nas bywać. To ja zapraszam ponownie. Co ty na to? Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o kwestię, której nie poruszyliśmy, ale chyba trzeba o niej powiedzieć, to jest ta kwestia związana z charytatywnością. Powiem tylko jedno. Nie będę się rozwodził, ponieważ... tym razem już się nie będę rozwodził. To też dwuznacznie zabrzmiało. Paulinko, kocham cię. To jest tak, że zastanawiamy się często, komu pomóc. Ja mam ten ból głowy każdego dnia w zasadzie, kiedy dostaję na Facebooku kolejne propozycje i prośby o to, żeby wesprzeć daną akcję. Nie ma takiej akcji, w którą nie warto byłoby się zaangażować, nawet w najmniejszym stopniu. I korzystajmy wszyscy z tego, że nasz głos dzisiaj naprawdę ma znaczenie. Jeżeli samemu nie wpłacimy pieniędzy, to chociaż udostępnijmy wiadomość, ponieważ im bardziej trafi ona w podatny grunt, tym większe prawdopodobieństwo, że ludzie otrzymają to, czego potrzebują. Nie bójmy się pomagać i nie oceniajmy ludzi również za to, czego potrzebują. Być może kiedyś sami znajdziemy się w podobnej sytuacji. Powiedział to Mateusz Damiński. Ten, który pomaga, ten, który działa charytatywnie, kręci się teraz na fotelu, ten, który podróżuje, gra od czasu do czasu w pewnych filmach, dobry człowiek, nieprzeciętny, a dziś udało się nam zrealizować tę audycję w pełnej improwizacji, bez scenariusza i bez planu. Proszę. Ja się nie kręciłem, ja odpalałem swoje silniki. Aha, przepraszam. Jako pasjonauta. Pasjonauta odpala silniki, a my już kończymy dzisiejsze wydanie tej audycji. Zachęcam was do tego, żebyście brali udział w plebiscycie. Nieprzeciętni, @polskieradio.pl. Do 29 kwietnia można się zgłaszać. Zachęca nasz juror. Zgłaszajcie wszystkich tych, którzy wydają wam się nieprzeciętni. To my zdecydujemy, który z nich najpiękniej pomaga. Wielkie dzięki za rozmowę. Pa, pa. Czwórka. Brzmi dobrze.